Dzień dobry, witam Państwa. W dniu dzisiejszym wykonujemy zabieg u Pani Beaty. Pani Beata była moją pacjentką jakieś 8 miesięcy temu. Zgłosiła się do mnie z bardzo ładnymi nogami. Nie było tam żadnych żylaków, nie było tam żadnych pajączków. Pani Beata bardzo wiele trenowała na siłowni, jednak pomimo tych licznych treningów i super intensywnej diety, nie podobały się jej proporcje w zakresie kończyn dolnych. Nie była ładnie łydka zarysowana, udo również nie było ładnie zarysowana. W dniu dzisiejszym wykonujemy u Pani Beatki liporzeźbienie Weiser Lipo 3D kończyn dolnych. Skupiamy się w szczególności na łydce, na obszarze pomiędzy mięśniami płaszczkowatym i brzuchatym łydki, pomiędzy tą częścią środkową łydki a kostką, gdzie chcemy wyrzeźbić ładnie tą wypukłość, zaznaczyć strefy cienia. Następnie skupimy się w szczególności na zgięciu kolanowym oraz na obszarze tkanki tłuszczowej, który występuje nad stawem kolanowym oraz przy przyśrodkowej części uda. Będziemy chcieli uzyskać efekt pięknych nóg pasujących do górnej części ciała pacjentki, czyli super wyrzeźbionego brzuszka, super wyrzeźbionych ramion i ekstra talii.